W dzisiejszym odcinku podejmę się makabrycznie trudnego zadania przetrwania w grze Frostpunk 2. Na najwyższym poziomie trudności skolonizuję Frostland. To będzie wyzwanie, bo nie mam dużego doświadczenia w tej grze. Szczerze mówiąc, ciekawiło mnie, jak mi pójdzie, bo w komentarzach na Steam pojawia się bardzo często zarzut, że gra jest po prostu za łatwa. Poza tym ludzie narzekają, że gra już nie ma vibe'u jedynki, z czym muszę się zgodzić. Mnie osobiście to nie przeszkadza, bo miasto nie tyle co musi teraz przetrwać, ale odnaleźć swoją drogę w procesie dominacji zimowego świata. I jakoś ta wizja do mnie trafiła w ramach drugiego rozdziału kampanii. No ale ten materiał to nie recenzja, więc przechodzę teraz do trybu utopii, bo nie będę wam spoilerował historii. Dlaczego sobie to robię? A przed wami piękne i mroźne wietrzne szczyty. Dom dla 8000 wybrańców, którzy pewnie tutaj zginą. Na start od razu brakuje mi mieszkań, jedzenia czy dóbr podstawowych. Luksusowych raczej w tej grze nie ma. Społeczeństwo tego miasta dzieli się na traperów, intelektualistów oraz inżynierów. Nie martwcie się, w przyszłości będzie ich więcej. To co mnie ucieszyło, to dostęp do sporej ilości surowców, zwłaszcza węgla, jedzenia, jak i w sumie materiałów podstawowych. W pierwszej kolejności wysłałem lodołamacze, żeby uzyskać dostęp do tych surowców, bo oprócz materiałów budowlanych, to żadnych nie miałem w podstawowym zasięgu. Co było dość pechowe, bo dla mnie liczył się każdy dzień, za 40 tygodni nadejdą niestety pierwsze mrozy. Następnie postawiłem pierwsze dzielnice mieszkalne. Kto nie będzie miał schronienia podczas mrozów, po prostu umrze. Obok mieszkań postawiam szklarnie, które będą produkowały jedzenie. Bardzo ważne było też postawienie ratusza miejskiego, bo wiecie, demokracja i ci ludzie muszą mieć swoje przedstawicielstwo. Pięknie wszystko się buduje. Tak naprawdę ratusz pozwala mi ściągać już pewną część podatków, jak i prosić o dodatkowe fundusze, co łaska oczywiście. Chociaż nie wszystkim się to podobało. I żeby trochę udobruchać społeczeństwo, pozwoliłem traperom wybrać temat debaty w parlamencie. Tym razem było to wsparcie ekspedycji i w zasadzie większość osób to popierała, w tym ja, dlatego od razu przeszedłem do głosowania. Pięknie. Przeszła ustawa. A kolejną agendę dam inżynierom. Niektórzy takie działania mogliby nazwać korupcją, ale ja za te pieniądze postawię pierwszą kopalnię węgla. Tym bardziej, że moi mieszkańcy właśnie przestraszyli się nadciągającego zimna. Wiem o tym. Dodatkowo postawiłem tartak, produkcję prefabrykatów, w dzielnicy mieszkalnej Instytut Badawczy. Sam Instytut Badawczy daje mi dostęp do naprawdę sporej ilości badań idei, które wpływają na ducha miasta. W pierwszej kolejności wynajdę lepszy generator, ale ten taki adaptacyjny na wiele źródeł paliwa, a nie tylko ten na ropę. Niestety w 20 tygodniu zmarły mi pierwsze osoby z powodu braku mieszkań i zimna. No, dlatego powstały dwie kolejne dzielnice, które niestety nie były tak optymalne jak te pierwsze trzy. Wprowadziłem też edukację domową, aby mieć więcej aktywnych pracowników. Jednak tu musiałem już negocjować, aby przeszło to prawo. Traperzy zdecydowali się mnie poprzeć w zamian za prawo, które bym wprowadzał jako następne. Miałem 40 tygodni na to. Nadeszły pierwsze mrozy, nie! Jako że wciąż nie rozwiązałem problemu moich surowców, zdecydowałem się zbudować centrum logistyczne. Bo może poza moim lodowcem będę miał więcej szczęścia. Jako że zbliżały się kolejne mrozy, zdecydowałem się wysłać ekspedycję w poszukiwaniu węgla, jak i ropy. Tymczasem to mnie odnaleźli jacyś przybysze, którzy nie mogli u mnie osiąść, bo nie miałem odpowiedniego prawa, chociaż naprawdę nie wiem, czemu chcieliby tu mieszkać, bo wszystkim grozi śmierć głodowa. Obiecałem, że wprowadzę jakieś rozwiązania prawne. Traperzy odnaleźli ropę, mam nadzieję, że naprawdę coś więcej niż te ślady na śniegu. Swoją drogą one tam prowadzą. No dobra, ropa jest, ale na ten moment bardziej zależy mi na tej kopalni węgla. Ale zanim mogłem podłączyć te materiały, to musiałem wybudować drugie centrum logistyczne, bo inaczej miałbym bardzo naokoło drogę. A tak jest o połowę krócej. W 73 tygodniu, w wyniku pogarszania się warunków życiowych, powstała nowa frakcja nadzorców. Byli oni za postępem, rywalizacją oraz tradycją, jak i popierali prawa, które już wprowadziłem. Ich fajną zdolnością było to, że zwiększali wydajność produkcji, a to rozwiązało część moich problemów. Następnie chciałem wynaleźć piece dla mniejszych osad, bo tak się składało, że tymczasowe posterunki dostarczały znacznie mniej surowców na tym poziomie trudności. Kto by się spodziewał, nie? Poza tym moje drużyny zbierackie właśnie znalazły pierwsze rdzenie. Są super ważne, bo po pierwsze nie możemy ich wytwarzać i są wymagane do wydajniejszych ulepszeń. I były to chyba ostatnie bezpieczne miejsca do eksploracji. Pozostałe są śmiertelnie niebezpieczne. Kilkanaście tygodni później, po wyczerpaniu się z łóż, założyłem już stały posterunek wydobywczy. Musiałem przez to też ulepszyć drogę, którą dostarczałem surowce. Nowa frakcja lumpów, a tak naprawdę bohemian, którzy są totalnym przeciwieństwem nadzorców i są za adaptacją wspólnotą rozumem. Więc tak ostatecznie prezentuje się przekrój mojego szczęśliwego społeczeństwa. Nasz stary wróg, Zamieć, ma nadejść w przeciągu 80 tygodni. Ciekawe, czy się przygotuje, bo na ten moment ledwo daje radę. Dlatego stawiam pierwsze ciepłowniki,
Dzięki temu moje osiedle mieszkaniowe stały się zeroemisyjne, przynajmniej na razie. Cofam też wszystkie moje zespoły survivalowe i wysyłam je do eksploracji tego regionu. Potrzebuję jedzenia. I to bardzo, bo za 7 tygodni się skończy. Bardzo szybko się kończą te zapasy jedzenia, naprawdę bardzo szybko. Jedzcie mniej! Kolejne obniżenie temperatury, już do minus 50. Jedzenie się już dawno skończyło, co powodowało, że zadowolenie mojego społeczeństwa spadało. Ale przynajmniej jeszcze nie ma napięć jakichś dużych. Chociaż sytuacja bardzo szybko się zmieniała. Znaleźli jedzenie, legendarne łowiska, z naprawdę sporymi zapasami. To powinno mi rozwiązać przynajmniej na chwilę problem jedzenia, tak samo jak dobudowanie tartaków rozwiązało problem materiałów. Pieniążki na to miałem oczywiście z dobrowolnych dotacji. Dosłownie wszystko obiecałem, byle mi dawali te pieniądze. Nadzorcy też chętnie zachęcali innych do cięższej pracy. Dlatego 10 tygodni przed zamiecią sytuacja nie prezentowała się aż tak źle. Udało mi się nawet odzyskać pierwotną populację. Społeczeństwo też było w bardzo dobrych nastrojach. Wygląda to dobrze, naprawdę dobrze. 4 tygodnie, jest dobrze. Tuż przed nadejściem burzy wysłałem jeszcze ostatnią ekspedycję, żeby zbadała te wzgórza. Przecież nic złego nie może im się stać, prawda? I nadeszła zamieć. Jednocześnie do mojego miasta przybyło dużo nowej populacji. Ale jak? No to niestety chyba ten moment, w którym będę musiał wam podziękować. Drodzy mieszkańcy tego miasta, za wspólnie spędzony czas, ale pozostały nam tylko 4 tygodnie życia. A muszę przetrwać 30 lub 40 tygodni. Wyłączyłem praktycznie wszystkie budynki w mieście. Nawet badań już nie prowadzę, wszystko wstrzymałem. Tak czy siak, nie jest wesoło, tracę dosłownie wszystkie surowce, jedzenia już po prostu nie mam. No dobrze, w teorii jedzenia nie mam. Bo wiecie, jak to się mówi, wartość KCL przyjaciela poznaje się w biedzie. Jednak się nie poddaję, zostawiłem tutaj zapas węgla i wysyłam drużynę survivalistów, żeby go zebrali. Może przeżyją. I jestem na lekkim plusie, naprawdę, plus 3, to mnie dzieli od śmierci. No dobra, skoro powiedzmy, że miasto jest w miarę zabezpieczone, no to postanowiłem wykorzystać tą trudną sytuację politycznie. I wprowadzić kilka praw, które umacniały moją władzę. Jak ta kula zła się napełni, to oni wszyscy mnie wywalą na mróz. Prawie wysadziłem piec, okej, wyłączyć to. Na szczęście dzięki zapasom węgla, które zebrałem, powinien przetrwać do końca zamieci. Przeprowadziłem też biuro propagandy. Myślę, że może mi się przydać i to bardzo. I udało się przetrwać! I chyba nikt nawet nie umarł. Podejrzane, co oni jedli w tym czasie? Ale naprawdę uratował mnie tylko zapas węgla, który znalazłem. W porównaniu do innych poziomów trudności byłem naprawdę bliski klęski. I z tego co widzę, przez kolejne 100 tygodni raczej żadna burza mi nie grozi, mam tylko 2 spadki temperatur. Pierwsza burza za mną, będą kolejne i żeby je przetrwać, postanowiłem rozbudować moje centra logistyczne, by mieć więcej ekip survivalistów. Bo wiem, że gdzieś na tej planszy mogą być miejsca na założenie 3 innych miast, tylko trzeba je znaleźć. Sukcesywnie też zwiększałem siłę frakcji lumpów. Nie ukrywam, że ich zdolność przekonywania pozostałych nacji sporo mi pomogła. I pewnie jeszcze bardziej mi pomoże, bo będę zmieniał ducha miasta w najbliższym czasie. Na taki trochę bardziej. Na pewno też tym pomoże sekretna policja, którą mogą wykorzystywać w naprawdę przeróżnych celach, na przykład poprawiania relacji z daną frakcją. Kolejnym krokiem było wprowadzenie bardziej radykalnych praw, które nakierunkowało mnie bardziej w stronę adaptacji do istniejących warunków. Jednak jak widzicie, nie wszystkim się to podobało. Moja strategia oparta na eksploracji Frostlandu przyniosła efekty. Znajduję mnóstwo materiałów, które mogą mi się przydać w jakichś awaryjnych sytuacjach. Znalazłem pierwsze miejsce na nowe miasto. Co prawda kolonia materiałowa, ale i tak się teraz nim nie zajmę, bo już nadciąga kolejna zawierucha. Zaraz obok miejsca na kolonie znalazłem gigantyczne miejsce odwiertu ropy. Przecież to mi się nigdy nie skończy. A propos ropy, udało mi się znaleźć kolejne miasto. I to jeszcze tak blisko kolonii materiałowej, więc wszystko połączę jedną trasą. Dobrym pomysłem przed nadejściem kolejnej zawieruchy będzie chyba jeszcze ulepszenie generatora, jak i na wszelki wypadek dokopać się do źródeł geotermalnych. Tym razem jednak zbieram dużo większe zapasy. Chociaż mam w pamięci, że poprzednio okazały się niewystarczające, a teraz mam tylko 3 razy więcej ich. I tak jak liczę, to mi chyba starczą na 12 tygodni, nie? A burze trwają 40. Jeszcze ludzie zaczęli mi znikać w tajemniczych okolicznościach. Ciekawe, czy oni coś wiedzą na ten temat. Jako że czułem się zagrożony, no to wprowadziłem swoją straż przyboczną. Na Frostlandzie odnalazłem wojskową kryptę z rdzeniami. Aż 10? Na pewno się przydadzą. Tym bardziej, że zbieram surowce do założenia kolejnych 2 kolonii, ale dopiero po drugiej burzy, która się zbliża. No i pod warunkiem, że gdzieś tutaj odnajdę 3 miejsce na kolonie, bo bez jedzenia może być ciężko z tym. A akurat brakuje mi kolonii pod jedzenie. Jest! Moi zwiadowcy napotkali inną grupę, która opowiedziała im o miejscu bogatym w żywność. Czyżby 3 miasto? Trzymam kciuki!
Wysyłam zwiadowców, niech szukają. Jak zwykle przed burzą jest dodatkowy spadek zimna i zaraz potem uderzyła burza numer 2, do której chyba jestem lepiej przygotowany. Mimo iż ta burza to minus 90 stopni i chyba trwa 50 tygodni? O super, czyli każda kolejna będzie gorsza. Najgorszym minusem podczas tych zamieci niestety było to, że podczas ich trwania nie dostawałem żadnych surowców. No przynajmniej z tych terenów, gdzie burza dotarła, bo z moich placówek na północy wciąż dostawałem ropę. A nawet szczerze mówiąc, jeżeli się skończą te dostawy, to ja mam tutaj zapasową kopalnię węgla. No co, przygotowałem? Zimowe burze to idealna sytuacja kryzysowa, żeby umacniać dalej moją władzę. Gdzie do pełni władzy już dużo mi nie brakowało. Stan wojenny? To tak, wiecie, na wszelki wypadek. Na pewno go nie użyję. Te burze naprawdę niesamowicie zwiększają zaufanie wobec mojej władzy. I dopiero w połowie trwania burzy odcięło mi moje dostawy paliwa. Więc dalej lecę na zapasach, ale nie wygląda to źle. Oznacza to, że chyba niegłupim pomysłem będzie znalezienie dostaw paliwa jak najdalej na północ ode mnie. No chyba, że burze mogą nadciągać z różnych kierunków. Nie, tuż obok miasta. Miejsce do wydobywania ropy z 30 milionami. I jeszcze z możliwością rozbudowy do stałego osiedla. Jak ja mogłem to przegapić? Obecnie powiem szczerze, że ta zamieć za bardzo mnie nie przeraża. Ale to co jest potem, czyli te spadki temperatur, to już jest o wiele gorsza sprawa. Dodatkowo kończą mi się już materiały. Dlatego też moim kolejnym celem badań będzie wynalezienie kopalni głębinowych. Powyłączałem też podczas drugiej burzy moje centra logistyczne, żeby jednak spowolnić spadek ropy. No nie ukrywam, kiedy skończyło się paliwo, to węgiel zaczął mi znacznie szybciej lecieć w dół. Dlatego przyłączam generator w tryb zwiększonej wydajności. I z tego co widzę, wybadałem poziomu drugiego generator. Tylko zapomniałem go zbudować, co też nadrabiam w tym momencie. Drugi poziom generatora pozwalał mi jeszcze wydajniej używać dany rodzaj paliwa. Obecnie ustawiłem węgiel. No i po wszystkich moich działaniach zapasów węgla mam na 64 tygodnie. Łatwiutko. Ale to co było najważniejsze, to obecne głosowanie. Zachęciłem wszystkich, żeby głosowali na tak, przekonałem też inżynierów, bo najbardziej się opierali, do wyboru mnie na wiecznego władcę tego miasta, to znaczy na kapitana. Był to dla mnie naprawdę szczęśliwy dzień, niech żyje kapitan. I w sumie jest to niesamowite ułatwienie, bo nie muszę się już przejmować autorytetem władzy. Rada w sumie stała się moją marionetką, co nie wszystkim się podobało, no ale kazałem im przychodzić do pracy. Pozory dla ludu trzeba po prostu utrzymać. Teraz mogłem już w mieście ustanawiać dowolne prawo, jakie chciałem, nikt mi się już nie sprzeciwiał. Wreszcie burza przeminęła, no i mogę ruszać ze wszystkim dalej. Wysyłam dziesiątki lodołamaczy, żeby przygotować miejsca na ostateczne budowy. Skupiłem się też w badaniach na wynajdywaniu centr, żeby moje dzielnice były bardziej wydajne. Jak i wreszcie zbudowałem pierwszy rdzeń głębinowy. Co w sumie da mi nieskończone materiały. Ogólnie najbardziej optymalne jest budowanie trzech stykających się ze sobą dzielnic, gdzie po środku zostawiacie miejsce na trzy centra. Hub kolejowy zwiększa wydajność, transport powietrzny, dzięki temu mniej pracowników jest wymagane i na koniec centrum konserwacji, co pozwala zaoszczędzić tony materiałów. Po prostu wydajność we Frostpunku bardzo się liczy, zobaczcie jak bardzo obniżyłem koszty utrzymania praktycznie we wszystkim. Podobne ulepszenia robię w centrum miejskim, tu skupiam się głównie na ogrzewaniu i zmniejszeniu chorób. Te niestety u mnie były bardzo duże, bo wynikało to z gęstej zabudowy moich dzielnic mieszkalnych. O, one też dużo ciepła potrzebują. Mój drugi region mieszkalny postanowiłem całkowicie wyburzyć i zbudować go optymalniej. Wreszcie! Kiedy zbudowałem mój ośrodek przemysłowy, wreszcie dobra podstawowe mam na plusie. Zajęło mi to tylko prawie 500 tygodni. To oczywiście pozytywnie wpłynęło na przyrost ciepłowników, czyli walutę. Do tej pory pozyskiwałem ją głównie od nadzorców lub lumpów. Ci się jednak nie buntowali, bo sekretna policja zachęcała ich do tego. Znalazłem też technologię, która pozwala mi za ropę produkować materiały. A tak się składa, że ropy ostatnio znalazłem naprawdę sporo na Frostlandzie. I tak tygodnie sobie mijały, tydzień 500, 502. Przetrwałem. Na razie. Bo niestety wciąż nie potrafię znaleźć trzeciego miasta, więc nie wypełnię celów misji. A moim najgorszym przeciwnikiem tak naprawdę w tym momencie był rozrost ludności. Chociaż nie, jeszcze gorszym było moje społeczeństwo. Bo tak naprawdę popierali mnie już tylko bohemianie. Pozostałe frakcje nie były już zadowolone, a to oznaczało, że groziła mi wojna domowa za jakiś czas. Nic to, rozpocząłem budowę kolejnych dzielnic mieszkalnych. Nice. Daleko na południe od mojego miasta znalazłem stanowisko wielorybników, gdzie mogę założyć stałą bazę. I może dzięki temu uda mi się utrzymać już dwa kolejne miasta tak naprawdę, dlatego od razu podłączam to do mojej sieci. Trzeba przyznać, że tworzyłem już prawdziwe powietrzne autostrady na Frostlandzie, którymi poruszają się takie cepeliny, fajnie to wygląda. Naprawdę taka ważna informacja na samym dole. Okazało się, że osady drugiego poziomu są odporne na zamieć, a to naprawdę dużo zmieniało. Trzeba przyznać, że osada wielorybnicza totalnie rozwiązała moje problemy żywieniowe.
Tylko w międzyczasie pojawiała się chyba już czwarta zamieć, cokolwiek mnie to zaskoczyło, bo przestałem zwracać uwagę na pogodę. Przełączam generator na ropę, jak i zwiększam jego wydajność. Teraz już chyba rozumiecie dlaczego. Za to niestety mam coraz większe problemy społeczne. Nadzorcy są po prostu na skraju rebelii. Ale chyba znalazłem przyczynę, totalnie zaniedbałem gałąź badań społecznych. A tutaj są te wszystkie p***dolone rzeczy, które można robić w tej grze. Tak jak wspólne rodzicielstwo, właśnie wprowadziłem, obowiązkowe małżeństwa, albo rotacyjne związki. Ciekawe, które wy byście wybrali. Eksperymentalne lecznictwo, które przyspieszały badania. Nie wiem czemu, niektórzy mówili, że szpitale to nie jest dobre miejsce do prowadzenia eksperymentów medycznych. Przetrwałem kolejną burzę, dlatego w tym momencie zacznę już zakładać nowe kolonie. I dopiero teraz zauważyłem, że w kolonii roponośnej miałem nieskończone źródło jedzenia. Założenie dwóch nowych kolonii spowodowało, że rozwiązały też mi się problemy mieszkaniowe. Bo koloniści sobie teraz tak wesoło tutaj tuptają do nowych miejsc z mieszkania. Pierwsza kolonia powstała, ta materiałowa i mniej więcej tak się prezentuje. Ile tutaj prefabrykatów? To do końca gry mi starczy. Materiałów też jest sporo. A kolonia paliwowa to chyba najlepsze miejsce do budowy dużej ilości mieszkań. Ile tu jest miejsca? I trzy gigantyczne źródła paliwa. W obu koloniach rozpocząłem oczywiście od budowy mieszkań, bo dobrze wiemy, jak się kończy, kiedy ich brakuje. Wszyscy umierają. Potem przekopałem się w zasadzie do wszystkich moich surowców, gdzie tylko mogłem. Jak i zbudowałem ciepłownie geotermalne. W międzyczasie stało się, nadzorcy ogłosili strajk. Wysłałem tajną policję, żeby sobie z nimi poradzili, jak i może też sypnę groszem. I na razie można powiedzieć, że przekupiłem strajkujących. Odpalam pierwszy generator i drugi generator. I po wprowadzaniu kolejnych przepisów, prawa i ideologii, część ludzi chciało, żebym już przyjął ducha miasta. Adaptację dokładnie. Nie mogę powiedzieć, że adaptacja jest najbardziej przyjaznym rozwiązaniem, ponieważ będę wypędzał chorych obywateli na Frostland, żeby tam umarli. Wybranie ducha miasta to bardzo radykalny krok, więc wpierw wynajdę więzienia, mogą się przydać. W moich nowych koloniach zaczyna brakować robotników, więc dosyłam tam populację. I żeby trochę przyspieszyć proces, do mojego miasta zgarniam mieszkańców Frostlandu. Chociaż z tego, co jest tutaj napisane, to ja mam naprawdę wysoki przyrost populacji w tym mieście głównym. Nadzorcy znowu się zbuntowali i za bardzo nie wiedziałem, jak temu zapobiegać. Wszystko jest dobrze w tej dzielnicy. Nie wiem, może zbudowanie więzienia jakoś temu zapobiegnie, stawiam właśnie pierwsze. No ale żeby zwiększyć jeszcze przyrost populacji, to wprowadzam kontrolowany program porodowy. I dało mi to możliwość wprowadzenia rozumu jako drugiego ducha mojego miasta. Algorytm prezentuje się całkiem nieźle. I chyba nikt nie umierał przy tym. Mógłbym przyspieszyć rozrost populacji poprzez budowę placówek inkubacyjnych i zmienia to faktu, że ten opis mnie trochę zszokował. Pamiętacie pewnie ustawę rotacyjnego partnerstwa? Z jakiegoś powodu nie wszystkim się to podobało, ja jednak byłem twardy i stanowczy. Ups, ta historia chyba się bardzo źle potoczyła. No trudno, gra nawet to odzwierciedliła. No ale wracając do meritum, w nowych miastach buduję również centra logistyczne, a w tych buduję więcej zespołów survivalowych. Bo muszę znaleźć, gdzie jest to trzecie ukryte miasto. Niektóre z moich mniejszych kolonii musiałem zaopatrywać z mojego głównego miasta, ale niedużo, mimo iż kolonie prezentowały się całkiem ładnie. Nie wiem, czemu tu jest tak czerwono. Naprawdę czerwono, tylko co ci ludzie tutaj robią? Nieważne, moje ekipy teraz przeszukują intensywnie Frostland. Piąta zamieć wciąż jest bardzo dobrze, ale nagle dużo węgla zaczęło mi brakować. Sytuacja awaryjna, więc zaczynam wprowadzać pewne radykalne rozwiązania. Zacznę od adaptacji. Algorytm, który będzie rozwiązywał część naszych problemów, też się przyda. Więc wypędziłem słabych mieszkańców, dosłownie wszystkich chorych. Odeszli oni z mojego miasta. Na zawsze. Algorytmem za to przyspieszyłem badania. I one teraz pędzą. Chciałem też wprowadzić jeszcze wspólnotę, dlatego decydowałem się na radykalne idee. Zmieniałem też część moich poprzednich praw na te, które wspierały wspólnotę właśnie. A samo uzyskanie ducha wspólnoty wprowadza powszechną równość. Naprawdę ciekawe bonusy. Okazało się, że duch równości jest niesamowicie mocny. Kocham równość. Zaraz potem, pod koniec Piątej Śnieżycy, znalazłem miasto ostatnie, na dalekiej północy. Zaciekawiło też mnie to, że miałem zaliczone te dwa zadania. Mimo iż w mojej drugiej kolonii miałem kłopoty, i to duże. Dlatego od razu zająłem miasto pod jedzenie i zacząłem sprowadzać do mojego miasta wszystkie osoby z Frostlandu, które gdzieś tam kiedyś znalazłem. Zobaczcie, ile tych uchodźców tutaj nadciąga, niesamowicie duże liczby. No ale po przybyciu, następnie wysłam ich od razu do mojej kolonii, 10 tysięcy, spokojnie. I mega mnie irytowało to, że nie było na mapie żadnego filtru, żeby łatwo znaleźć tych uchodźców. No ale nazbierałem kolejne osoby do mojego miasta i co prawda dopiero założyłem tą kolonię pod żywność, tu nawet mieszkań nie ma. Jednak wysyłam do osady od razu 10 tysięcy kolonistów. Dwie kolonie zaliczone, przybywają osadnicy do trzeciej kolonii i... Udało się! Nie wierzę, że to zadziałało. Ta końcówka była niesamowicie łatwa.
Nie zmienia to faktu, że czuję niesamowitą satysfakcję, że udało mi się przejść tą kampanię, bo początek był dla mnie niesamowicie trudny. A końcówkę mam wrażenie, że w pewien sposób zeksploitowałem, bo nawet wojny domowej nie miałem. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzu, co sądzicie o Frostpunku i czy byście chcieli streama, gdzie przechodziłbym całą kampanię na najwyższym poziomie trudności. A jeżeli lubicie materiały, gdzie siadam do jakiejś gry pierwszy raz i podejmuję się trudnego wyzwania, to polecam ten materiał z Hearts of Iron 4, gdzie mimo bardzo małej znajomości gry, podejmuję się podbicia świata.